Siema. Na długo przed początkiem czasu powstał sezon 5 Lego Ninjago, w którym twórcy postanowili zmienić jednego z głównych bohaterów, Cola, w ducha. Była to dobra decyzja jak na tamten sezon. Dostaliśmy ciekawy wątek z czarnym ninja, a także sama postać dostała nowe moce. Lecz problemy się pojawiły z sezonem 6 pod Dniami Piraci, gdzie twórcy zrozumieli jedną rzecz. Cole może dosłownie umrzeć od dotknięcia wody. Wiecie, to nie było zbyt wygodne, kiedy motywem przewodnim sezonu byli piraci, a 3 odcinki działy się na bezludnej wyspie. Dodatkowo mógł stawać się niewidzialny i przechodzić przez ściany. Trochę przekokrzone, dlatego twórcy postanowili to szybko zmienić. Ale nie chciało im się robić sezonu o Cole'u, więc zrobili halloweenowy odcinek specjalny, w którym mieli 2 cele: zmienić Cole'a w człowieka oraz sprzedać z niego zestawy. I żeby zestawy się sprzedały i ktokolwiek ten odcinek obejrzał, postanowili przywrócić wszystkich starych antagonistów w celach marketingowych. I czy ten odcinek był dobry? Dzisiaj postanowiłem go omówić i go zrecenzować. Zapraszam! Ogólnie to zawsze zaczynam recenzję jakiegoś sezonu Ninjago od opowiedzenia fabuły. Ale dzisiaj postanowiłem omawiać ten odcinek scena po scenie, więc jednocześnie będę mówił fabułę i moją opinię o danych scenach. Ale przed tym jeszcze muszę obejrzeć jeszcze raz Święte Umarłych, bo oglądałem je około 2 lata temu. Idę oglądać. A więc ogólnie to zaraz obejrzę Święty Umarłych, obok mnie stoją niebiańskie światy. No. Ale przed tym jeszcze kupiłem M&M's Brownie. Nie, ten film nie jest sponsorowany. Po prostu chciałem spróbować na wizji M&M's Brownie. Kosztowało mnie 5 zł, ale mam nadzieję, że będą dobre. Takie okrągłe. Macie zdjęcie. Uwaga. A dobre. Są droższe niż zwykłe czekoladowe, ale są lepsze. I lepsze od orzechowych. Najlepsze na razie z tych. Wiem, bardzo potrzebny segment z tego filmu. Oj. Ten odcinek nie był zbyt dobry. Ale dobra, zacznę go wreszcie omawiać. Specjal zaczyna się od sceny, w której ninja jeżdżą pojazdem. I ta scena to jest dosłownie reklama zestawów. Dodatkowo scena służy temu, by przedstawić postacie. Kai, wow. Wow, Cole! Teraz będzie Nia, zobaczcie. Nia, o kurde. Ale te napisy są tak epickie. Jeszcze dowiadujemy się, że Cole znika, nie kontrolując tego. Co nie było przedstawiane w poprzednich sezonach i jest trochę znikąd. Ten odcinek się nie zaczyna zbyt dobrze. Okazuje się, że ninja tak jechali do sklepu z pamiątkami, ponieważ u nich jest Święto Umarłych. Po zakupach przychodzi do nich dr Sanders, który zaprowadza ich na wystawę z Wally z Ninjago, czyli ogólnie starych antagonistów z innych sezonów. Kozu! Niesamowite! Czym? To były czasy. Czekaj. Co? Nia dosłownie wspomina o kimś, kto wywołał wojnę między wężonami a ludźmi i chciał podbić Ninjago. I mówi do tego, to były czasy? Co? Ogólnie to w tej samej scenie Cole podchodzi do gablotki z ostrzem Yin, która znajduje się pod obrazem Mistrza Yanga, czyli jak nie pamiętacie tego chłopa, który zamienił Cole'a w ducha. Z jakiegoś powodu Cole wkłada w gablotkę rękę, a potem staje się niewidzialny, przez co przyjaciele go nie widzą. Potem nasz czarny ninja zaczyna krzyczeć na obraz z Yangiem, który nagle zaczyna się ruszać i namawiać Cole'a, żeby do niego przyszedł. Chodź, chodź, Cole, zamknij ten krąg.
Nie ukrywam, ale taki chłop by mnie nie zachęcił. Ale Cole zachęca i jedzie swoim autem do świątyni Yanga. Nie rozumiem tej sceny, ponieważ jak dowiadujemy się później, Yang chciał, żeby Cole do niego przyszedł. Czyli jego plan na sprowadzenie Cole'a był taki, żeby mówić do niego przez obraz. Skąd on wiedział, że Cole tam stanie i że stanie się teraz niewidzialny? Chyba że on sprawił, że Cole nagle zaczął znikać. Ale nie wiadomo jak, więc ta scena w sumie jest bez sensu. Ale po tej scenie mamy naprawdę bardzo dobry moment. Jest to montaż, który nam pokazuje, jak ninja spędzają święto umarłych. Świetna scena i naprawdę jeden z większych plusów tego specjalu. Potem mamy fajną scenę, w której tata Cole'a się martwi o swojego syna i śpiewa żałobną piosenkę. Jest to dobry moment i szkoda, że potem w ogóle ten wątek nie powróci, ponieważ moim zdaniem w tym odcinku powinni się bardziej skupić na relacji Cole'a z jego ojcem. Ale hej, mamy po tej piosence drugą epicką piosenkę. I czemu to jest hop przebrany za Garmadona? A więc Cole przychodzi do świątyni Yanga i próbuje go zabić ostrzem Yin. Tak, próbuje zabić ducha. Ale przypadkowo nie trafia i rozwala dzbanek z duchami, które potem ożywiają antagonistów. Czyli plan Yanga to było dosłownie sprawienie, że Cole walnie w dzbanek. Co się tak bawi? Co? Tamto! Ale czas powiedzieć o ożywionych złoczyńcach. Antagonistów jest kilka, więc omówię każdego po kolei. Kryptor jest okej. Już w trzecim sezonie był nudną postacią, więc nie mogli go w żaden sposób zepsuć. Na plus jest ta scena. Ups, uszkodziłem twojego tatusia, a może raczej naszego! Samurai ma kompletnie inny charakter niż ten z odcinków pilotażowych. W ogóle nie przypomina oryginalnej postaci i tak jak każdy złoczyńca po prostu zostaje zabity przez ninja. Chen stał się postacią humorystyczną. Jedne żarty z nim związane za to, że ma krzesło, na którym jest wiele przycisków, które robią losowe rzeczy. I to jest humor z nim związany. Ale hej, już widzieliśmy kilka razy, że Chen był fanatykiem guzików. Przycisk, przycisk! Kocham przycisk. Instrukcja. Powiedziałbym szczerze, że Kozu i Moro to jedyni antagoniści, którzy są naprawdę dosyć dobrzy w tym odcinku. Kozu ma świetny wątek związany z tym, że chce zemścić się na Darecie za to, że został pobity przez niego w drugim sezonie. Oczywiście ten wątek jest dobry, ponieważ jest w nim Darec, ale myślę, że sceny związane z Kozu są dosyć zabawne. Zemsta będzie moja! Zwykle nie robimy koncertu życzeń, ale to chyba specjalna okazja. Czemu oni śpiewają tą samą piosenkę, tylko że z innymi słowami? Moro akurat jest jednym z największych plusów tego specjalu. Mamy dobre dopełnienie jego historii. W tym odcinku zamiast walczyć z ninja, postanawia im pomóc, a potem w spokoju powraca do świata umarłych. Moro jest świetny, ale najgorszą postacią jest Pytor. W czwartym sezonie miał swój redemption arc, w którym pomaga ninja i ta postać już mogła nie powracać, bo miała idealne zakończenie. Ale nie, ponieważ żeby więcej osób obejrzało ten odcinek, musieli go przewrócić. Znowu jest taki sam jak w sezonie pierwszym. Z jakiegoś powodu nie ma nic przeciwko temu, że Chen może wrócić do świata żywych jak pokona Kaya lub Nie. Mimo że cała jego historia w czwartym sezonie polegała na tym, że robił wszystko, żeby powstrzymać Chena. Więc to jest trochę słabe dla postaci Pytora. I Pytor, tak jak inne postaci, po prostu przychodzi i z jakiegoś powodu chce pokonać Lloyda, jakby wszyscy inni antagoniści chcieli wrócić do świata żywych, dlatego walczyli z ninja, ale Pytor po prostu chciał zabić Lloyda. A potem po prostu Pytor znika na kolejne sezony. Naprawdę bardzo zmarnowana postać, jeden z większych minusów tego specjala. Więc tak, złoczyńcy idą na duży minus. Powracają, ale twórcy nie robiły z nimi nic ciekawego, poza Kozu oraz Moro. Ogólnie to w tym odcinku dużo krytykuje ten specjal, więc pora powiedzieć coś pozytywnego. Ten specjal jest śmieszny. Ale nie jeśli chodzi o żarty. O, sala nikczemności? Raczej sala pustości.
Chodzi o to, że niektóre sceny są tak głupie, że szczególnie wyjęte z kontekstu są po prostu zabawne. Na przykład zobaczmy sobie takie backstory Mistrza Yanga. Dowiadujemy się, że po stworzeniu Erjitsu zdobył Osze Yin. Nie mam powiedziane, jakie zdobył, po prostu je ma. Działa tak, że jeżeli nim pomachasz, to nad czym machałeś staje się nieśmiertelne. Więc co Yang robi? Zaczyna skakać po dachu i wymachiwać swoim ostrzem, aż w końcu wchodzi na szczyt świątyni i zaczyna nim machać. Kamera się zaczyna z jakiegoś powodu obracać i Yang zamienia się w ducha. To jest tak piękne, jak on po prostu skacze i wymachuje swoim ostrzem. I przypominam, ta scena jest przedstawiana śmiertelnie poważnie. Ogólnie przez kolejną część specjala są praktycznie same sceny akcji, jak Cole biega przez świątynię, a ninja walczył ze złoczyńcami. Są to nudne sceny ze średnią akcją, dlatego je przemilczmy. Przecież i tak wiemy, że każdy antagonista zostanie pokonany. Przejdźmy od razu do zakończenia. Więc plan Yanga polega na tym, że swoim ostrzem stworzył szczelinę, przez którą przejdzie i stanie się znowu człowiekiem. Lecz Cole mu w tym przeszkadza. Kiedy widzi jeszcze pozostałych ninja, którzy chcą pomóc Cole'owi, zaczyna krzyczeć, że przegrał. Ja przegrałem! Tak, to prawda! Zawsze przegrywam! Tak! Niestety w oryginale tak nie było i Cole zaczyna mówić, że wcale nie zostanie zapomniany, że przecież stworzył Erjitsu i oferuje mu przejście razem przez szczelinę. Niestety Yang musi się poświęcić, ponieważ jeden duch musi zostać w świątyni, przez co się odkupia. Mam tu lekki rozwój Cole'a, jak i Mistrza Yanga. No i Cole jest człowiekiem, juhu, możemy to wreszcie wyłączyć. Chyba widzicie, jak podobał mi się specjal po moim całym omówieniu. No, nie jest zbyt dobry, ale w sumie się spoko bawiłem, kiedy go oglądałem. Ale i tak jest to jeden z najgorszych odcinków w historii Ninjago. Dodatkowo chciałem wspomnieć o tym, że powstała chińska wersja tego odcinka, ale o niej nie mówimy. 节日快乐，大师。 Ah,